Cześć, nazywam się Ania Paluch, jestem psychologiem i psychodietetykiem. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. O czym? O tym, jak żyć dobrze i zdrowo w zgodzie ze sobą. Zapraszam. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na pytanie, dlaczego, skoro tak bardzo wierzę w zdrowe odżywianie, w odchudzanie takie pozytywne, to dlaczego nie jem fit owsianki na śniadanie? Czy nie jest przypadkiem tak, że kiedy słyszysz zwrot zdrowe śniadanie, to oczami wyobraźni widzisz te pięknie przystrojone mrożonymi owocami, posypane orzechami czy nasionami chia, owsianki, jaglanki? Mam takie doświadczenie ze swoimi klientkami, że właśnie takie śniadanie uznają za zdrowe i dietetyczne. Takie osoby rozpoczynają najczęściej dietę od tego, że wprowadzają do repertuaru regularne śniadanie z owsianką w roli głównej właśnie. Narzekają. Narzekają najczęściej na to, że to już nie będę mogła jeść kanapek, bo teraz trzeba iść na śniadanie owsiankę. Generalnie to nie jest zły pomysł, tak? Przecież jest szybko, chyba że chcemy zrobić zdjęcie na Instagram. No i dietetycznie. Więc dlaczego ja na przykład nie jem owsianki na każde śniadanie? Bo po drugiej stronie barykady mamy śniadania białkowo-tłuszczowe, które zwłaszcza w kręgach takich trenersko-sportowych wiodą głównie tutaj prym. Są bowiem uznawane za bardziej sycące. Jak sama nazwa wskazuje, no nie podnoszą nam tak gwałtownie poziomu cukru we krwi, skoro ograniczają węglowodany, a dodatkowo wyznawcy tej teorii śniadaniowej biorą pod uwagę relacje węglowodanów czy tłuszczu z kortyzolem i ich wpływu na spalanie tkanki tłuszczowej. Reakcje fizjologiczne to nigdy nie jest prosta sprawa i doświadczenia o wyniku zero-jedynkowym, czy takim, który będzie mógł być zastosowany do wszystkich, no nie są zbyt częste. Zazwyczaj możemy znaleźć też jakieś zależy. Zależy od osób badanych, od proporcji składników, chorób, aktywności. Zależy naprawdę od wielu rzeczy to, co będzie działało, a co nie będzie działało. To jeść tą owsiankę na śniadanie, czy nie? Jedną z pewnych rzeczy, do których się odnoszę, którą sprawdziłam też na sobie i którą potwierdza środowisko naukowe, na przykład dr Damian Parol, którego najczęściej sprawdzam wszystkie informacje, bo swoje artykuły zazwyczaj opatruję bardzo rozbudowaną bibliografią i rzeczywiście tam są rzetelne rzeczy przekazywane. No i tam też pojawia się fakt, że białko spośród pozostałych makroskładników jest najbardziej sycące. To fakt, sprawdzona wiedza naukowa. Ale w codziennych sytuacjach mamy do czynienia naprawdę z wieloma różnymi czynnikami, które akurat w naszym przypadku mogą sprawiać, że to, co u tysiąca badanych się sprawdziło, u mnie dzisiaj się nie sprawdzi. Może jutro, może nigdy. A może będzie taki dzień, kiedy właśnie to akurat zadziała. Zacytuję komentarz, który pod wpisem kiedyś dodała jedna z moich ulubionych dietetyczek, Kamila Urbaniak. Są osoby, które po śniadaniach, o których piszesz, na przykład mają odruch wymiotny i preferują owsianki. Są osoby, u których tylko białkowo-tłuszczowe śniadania spełniają funkcję sytości. Wiele osób też po uregulowaniu gospodarki hormonalnej, obniżeniu insuliny na czczo i poposiłkowo zaczyna jadać śniadania mieszane, czyli raz owsianka, raz jajecznica i to im zaczyna sprzyjać. Dlatego jeśli nie obserwuje się odpowiednio siebie i reakcji na posiłki, które jadamy, żaden, nawet najlepszy specjalista nie pomoże. Trzeba siebie traktować jak obiekt badawczy. A niestety jest wiele osób, które myśli, że dietetyk zgadnie, jak on się czuje po danym posiłku. Tego nie da się zrobić. I to jest moim zdaniem właśnie esencja zdrowego, pozytywnego odchudzania czy zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze. Instagramowa owsianka nie sprawdzi się u każdego, tak samo jak jajko z awokado. A niestety budujemy obraz idealnej diety na bazie właśnie takich przekonań, zresztą nierzadko potęgowanych też komunikatami medialnymi.
Możesz zjeść kanapki na śniadanie na redukcji, możesz zjeść jajecznicę. Zasada jest prosta. Możesz jeść wszystko, po czym się dobrze czujesz, ale oczywiście musimy uważać na ilość dostarczanych kalorii, no i też oczywiście na te składniki odżywcze, żeby nie przesadzić w jakąś stronę. Wyróżnia się też tak zwany indeks sytości, a więc podział produktów na te, które są bardziej sycące od innych. I na przykład właśnie te płatki owsiane, o których tak tutaj mówimy przez cały czas, mają wysokie miejsce. No więc dlaczego u mnie to się nie sprawdza? Czy to oznacza, że moje ciało mnie oszukuje, skoro ja akurat po owsiance czuję się bardzo szybko głodna? Wierzę, że nie może być dokładnego przepisu, który będzie pasował każdemu z nas. Nasze reakcje zależą naprawdę od wielu czynników: od diety w dniach poprzednich, aktywności, flory bakteryjnej, poziomu insuliny czy zaburzeń hormonalnych. Jest wiele sprawdzonych naukowo zasad, które u większości będą tutaj się sprawdzały, ale wybór tej najlepszej kompilacji różnych zasad dotyczących komponowania posiłków musimy pozostawić sobie i ewentualnie pomocy specjalisty. Zwróćmy jednak uwagę, że specjalista nie może nam niczego narzucać, a przede wszystkim powinien wsłuchać się w to, co mówimy na temat tego, jak się czujemy i co lubimy. Czasem trzeba wprowadzić kilka bardziej znaczących zmian, uregulować gospodarkę hormonalną, ale to nigdy nie może być działanie siłowe. Wykluczenia pewnych produktów powinny być zawsze pod okiem specjalisty, a jeśli jest to dla nas zbyt trudne i jakby nie podjęcie tych zmian jest możliwe, tak, nie pogorszy naszego stanu zdrowia, nie zmuszajmy się i nie pozwólmy się zmuszać. Często, zwłaszcza w przypadku osób na przykład z insulinoopornością czy z zespołem policystycznych jajników, nawet specjaliści, co jeszcze jest bardziej przerażające, zachęcają do wykluczeń czy dużych restrykcji. Naprawdę mnie to przeraża, tym bardziej, że często te osoby z takimi problemami, które mają, są to osoby, które mają zaburzoną relację z jedzeniem, potrzebują jeszcze bardziej niż zwykle odejścia od zakazów i poczucia, że coś u nich jest zepsute. Takim osobom potrzebna jest troska o ciało, o siebie, a nie straszenie i przymuszanie. Są osoby, którym te zmiany odpowiadają i czują się dobrze. Okej. Może taki sposób rzeczywiście akurat u nich się sprawdzi. Może te restrykcje czy wykluczenie jakiegoś rodzaju produktów nie jest dla nich takie trudne, tak? To nie jest dla nich wyzwanie. To może są rzeczy, których niespecjalnie nawet lubiły, więc mogą sobie spróbować w ten sposób komponować posiłki. Jednak wiele jest osób, które szukają pomocy, cudownej metody, żeby nie czuć się ze sobą tak źle. Niestety niewiele jest osób, a im samym trudno jest to zrozumieć, że najlepszej metody trzeba poszukać w sobie. Jeśli jesteś taką osobą, nie pozwól sobie wmówić, że trzeba cię naprawiać i nie ma innej metody. Jeśli jesteś taką osobą zmęczoną szukaniem cudownej metody, odrzuć te zakazy, ale nie odrzucaj zadbania o siebie. Potrzebujesz tego, ale z uwagą i czułością. Po latach eksperymentów, rezygnowania, utraty motywacji, nie zaczynaj od owsianki, jeżeli jej nie lubisz, od przymusu, ale od naprawy relacji z jedzeniem i ze sobą w tej sytuacji, w sytuacji problemów zdrowotnych, które masz. Jeśli tego nie poukładasz, jeśli nie okażesz sobie troski i akceptacji, że no jest jak jest, żadne metody się nie sprawdzą, nawet jeśli będą całkiem w porządku. Analizując swoje dotychczasowe diety i podejście do odchudzania, zastanów się, czy twoje plany dietetyczne opierały się na poniższych zasadach, na tych, które zaraz wymienię. To naprawdę pierwszy krok do tego, żeby nie czuć przymusu i nie rezygnować przy pierwszym potknięciu. Oczywiście, że redukcja to wysiłek, zwłaszcza jeśli dokuczają nam inne problemy zdrowotne. To może być utrudnione. Ale dlaczego masz sobie to jeszcze bardziej utrudniać? Zasada 4S w tworzeniu planu dietetycznego.
Swoboda. Jeśli osoba czegoś po prostu nie lubi albo w konkretnym dniu nie ma na to ochoty, to powinniśmy mieć swobodę wyboru innego zdrowego zamiennika. Dlatego tak ważne jest też nauczenie się czasem komponowania posiłków, ale nie koniecznie stosowania z góry zaplanowanych jadłospisów, bo ta swoboda jest bardzo ważna. No, każdy z nas dąży do wolności wyboru i dlatego nasz umysł tak źle reaguje na wszelkiego rodzaju zakazy. Od razu pojawia się opór przed dokonaniem takiej zmiany. Możesz mieć owsiankę we wtorek, a jajecznicę w środę na swoim planie, który sobie ułożyłaś. Możesz też we wtorek rano stwierdzić, że masz ochotę na śniadanie ze środy. I taka elastyczność ma sens. Sytość. Należy dbać o to, aby posiłek był syty. Kaloria kalorii nie do końca jest równa. Naszym celem nie jest głodzenie się na kilku liściach sałaty. Niestety funkcjonuje przekonanie, że aby się najeść, trzeba zjeść dużo. Niekoniecznie. Zwracaj uwagę na jakość, a nie na ilość. Sprawdź tabelę z indeksem sytości. Może pomóc przy próbach szukania swoich sycących produktów, ale przede wszystkim obserwuj siebie. Jak się czujesz po określonych posiłkach? Po jakim czasie czujesz się głodna? Czy te reguły są powtarzalne? A może jak dodasz do owsianki trochę białkowej odżywki, to sytuacja się zmienia? Tylko ty znasz odpowiedź na to, co się sprawdza. Ważny jest też smak. Pokutuje stwierdzenie, że dietetyczne jedzenie jest niedobre. Owszem, jeśli zdecydujemy się na internetowe monodiety. Zdrowe odchudzanie to zdrowe żywienie. Przygotowywanie domowych potraw z naturalnych składników, doprawianych ziołami, opartych na świeżych warzywach, zróżnicowanych składnikach odżywczych. Żadne tam diety, tylko białkowe, ryżowe, owocowe. Podstawą zdrowego odżywiania, skutecznej redukcji i dobrej relacji z jedzeniem jest urozmaicenie i zwrócenie uwagi na to, co my po prostu lubimy jeść. Jaki smak danego dnia jest dla nas jakiś bardziej przekonywujący. Czasem mamy ochotę jeść przez cały dzień jakieś rzeczy, które są bardziej słone, ostre, a czasem mamy ochotę na słodkie rzeczy i to nie znaczy, że musimy się objadać słodyczami, ale możemy komponować sobie właśnie takie posiłki. Skuteczność to jest ostatnia rzecz, czwarte S. Warto pamiętać, że wprowadzony jadłospis ma być skuteczny, ale to zależy od obranego celu. Jeśli chcemy zwiększyć odporność, dbamy o dostarczenie właśnie takich produktów. Celem jest utrata tkanki tłuszczowej, to oczywiście ograniczamy te najbardziej kaloryczne, często na przykład bardzo dosłodzone posiłki. Skuteczność bierze się oczywiście w kontekście redukcji z dobranego, ujemnego bilansu kalorycznego. Jedząc więcej i nie spalając odpowiednio dużej ilości kilokalorii, no nie wymagajmy cudów, tak? No to też mimo wszystko zawsze jest matematyka, chociaż znów zależy od bardzo, bardzo wielu czynników. Pamiętajmy, że trwała skuteczność wymaga cierpliwości i czasu i to jest to najgorsza rzecz, z którą musimy się zmierzyć. A jeśli mamy wytrwać w nowych założeniach przez dłuższy czas, to zakazy i głodowe racje na pewno nam w tym nie pomogą. Takie założenia wydają się chyba sensowne, prawda? Dlatego zanim coś zmienisz, sama lub przy wsparciu specjalisty, zwróć uwagę na zasady, jakimi zamierzasz się kierować. Czy te powyższe zasady to są właśnie te, na które zwracałaś do tej pory uwagę? Jeśli nie, to czas na małe przeformułowanie. Gotowe diety nie zawsze są dobrym rozwiązaniem, chociaż na szczęście coraz więcej osób, specjalistów, twórców, takich gotowców bierze pod uwagę również psychologiczne, jakby nie było, aspekty odchudzania. I tutaj zawsze będę polecać oczywiście Kreatornię Zmian, czyli właśnie Kamilę Urbaniak i jej gotowe diety, zwłaszcza dla osób z insulinoopornością, z różnymi problemami, czy oczywiście też
Doktor Lifestyle, która znów tutaj wiedzie prym, jeżeli chodzi o tak zwane diety marketowe, tak, które są oparte na produktach, które możemy kupić w najpopularniejszych marketach, i znów tutaj obalamy mity, że zdrowe odżywianie czy odchudzanie jest związane z dużymi kosztami i z tym, że trzeba jeść jakieś bardzo wyszukane rzeczy. Te owsianki tylko tak wyglądają na zdjęciach. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, uważam, że owsianka naprawdę może być spoko, tak? Uparłam się na nią, bo akurat to jest taki produkt, taka potrawa, którą często się wymienia w tych zdrowych, a ja sprawdziłam akurat na sobie, że nie do końca u wszystkich może się sprawdzić, przynajmniej u mnie nie do końca się sprawdza. Dlatego owsianka ok, może być spoko naprawdę, jeśli my czujemy się po niej dobrze i ok. U mnie raczej się sprawdza śniadanie bardziej białkowe. Jeżeli, nie wiem, zjem płatki albo kaszę manną, to nie minie godzina, a ja już jestem głodna. No i właśnie wtedy budzą się różne demony, które w lepsze dni mówią, no to zjedz kanapkę. Ale kiedy jestem, nie wiem, poza domem, no to się często kończy właśnie z jedzeniem czegoś, czego nie chciałabym zjeść, ale no cóż, no jestem tak głodna, że sięgam po tą drożdżówkę. I dlatego z tego właśnie powodu jestem sceptyczna trochę wobec tych wszystkich zdrowych jadłospisów i porad zaczynających się od owsianki, bo wiem, że może być część osób, dla których to nie jest posiłek, który lubią i który preferują. Ale może być też tak, że tylko ja jestem jakimś odmieńcem. Akceptuję to, bo obserwuję siebie i ty też możesz. Natomiast jeżeli próbujesz się zdrowo odżywiać, inwestujesz energię w węglowodanowe śniadania i masz poczucie, że nie czujesz się dobrze w takiej formule, bo bywasz właśnie szybko głodna, czy czujesz się taka trochę, nie wiem jak to nazwać, przymulona takimi słodkimi mamałygami, to nie oznacza, że musisz rezygnować ze zdrowego odżywiania. Nie demonizujmy kanapek i śniadań z jajkiem. Po raz kolejny okazuje się, że najważniejszy jest umiar i równowaga. Naprawdę warto zainwestować czas i energię w sprawdzenie kilku wariantów, obserwowanie siebie, zamiast poddać się temu, co mówi szczupła instagramerka, męczyć się z głodem albo, co gorsza, ulec przejadaniu się. Bo kiedy do głosu dochodzą przekonania, że to ja jestem beznadziejna, skoro nie wytrzymuję, to bardzo możliwy scenariusz właśnie dotyczący przejadania się. Pamiętaj, to nie ty jesteś beznadziejna, tylko twoja dieta jest być może nieprawidłowo skomponowana. A to jest duża różnica i coś, co można bardzo łatwo zmienić. Czas na zmianę diety i zmianę przekonań, bo to musi iść w parze, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te nasze przekonania dotyczące tego, co jest dobre, co jest złe, co jest zakazane, a co nie jest, co jedzą osoby, które się odchudzają, które są szczupłe i piękne, a czego nie jedzą. No właśnie, musimy się przede wszystkim uporać z tymi przekonaniami w naszej głowie i w związku z tym praca nad zmianą przekonań może ułatwić Ci udział w moim nowym zupełnie e-kursie Zaburzone odżywianie. Startujemy już 17 kwietnia i pracujemy nad poprawą relacji z jedzeniem, co w efekcie pomoże w podjęciu decyzji, czy chce się odchudzać, po co, w jaki sposób, jak zrobić to dobrze, skutecznie, trwale. Ale mam wrażenie, że ten kurs i ten trening to jest takie przede wszystkim powrót do siebie, do tego, żeby skupić się na sobie, na tym, co jest dla mnie dobre, z jakimi przekonaniami muszę się zmierzyć, bo za bardzo się utrwaliły, a nie są zupełnie prawdziwe. Dlatego zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że się spotkamy na tym kursie, treningu. To jest trening, który wygląda tak, że co tydzień są wysyłane materiały. Materiały w formie PDF-u, ale też takie MP3 do odsłuchania sobie. Taki jakby podcast. No i oczywiście te materiały są też w takiej formie praktycznej, kart pracy do wypełniania, żeby sobie działać w tym kontekście poprawy relacji z jedzeniem. A teraz w takim razie zapraszam do dyskusji pod postem dotyczącym tego podcastu, ale też na Instagramie. Zapraszam do podzielenia się
waszą opinią na temat owsianek, fit owsianek i tego, jaka jest wasza relacja z owsianką na śniadanie. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, zapraszam do komentowania, do wyrażenia swojej opinii, ale też do oceny na iTunes, bo to zawsze jest pomocne, żeby tworzyć dalej, żeby docierać do większej liczby osób. Podziel się tym podcastem z osobami, których temat może interesować w swoim otoczeniu. Jeżeli szukasz więcej treści dotyczących psychodietetyki, zapraszam na moją stronę www.dbamocud.pl. Tam również możesz zakupić e-booki, e-kursy czy zapisać się na konsultacje. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.